to zawodnik doskonale znany w kraju. Występował 5 sezonów w Ekstraklasie. Przed 2 laty zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski. Od najbliższych rozgrywek powinien być czołowym koszykarzem Śląska. Było kilka argumentów, które zadecydowały o podpisaniu kontraktu, podkreśla Okońko. To jest klub z wielkimi tradycjami i ma duże aspiracje to, żeby bić o wejście do Ekstraklasy z powrotem i powrócić do tej elity koszykarskiej. Druga rzecz, która naprawdę też zaważyła, to jest osoba trenera, którego znam już od kilku lat. Współpracowaliśmy ze sobą w różnych tych kadrach młodzieżowych. On wie, czego się po mnie spodziewać. Ja znam jego, wiem, że na pewno ta współpraca będzie dobrze się układała. No i drużyna, która tutaj powstaje, jest naprawdę bardzo mocna. W przypadku Okońki można mówić o postawieniu kroku w tył, by później postawić 2 do przodu. Mógł grać w Ekstraklasie, wybrał jednak pierwszą ligę i w perspektywie występy w PLK. Będę osobą, od której więcej zależy niż dotychczas tam w Ekstraklasie, więc myślę, że to dla mnie jest tylko korzyść i kolejne wyzwanie, które muszę podołać. Okońko ma być jednym z liderów. Gracza tego pokroju brakowało w Śląsku. Na obrońcy będzie więc spoczywać w nowym sezonie spora odpowiedzialność. Dopiero przyjdzie czas na to i będziemy mieli na to dużo czasu, żeby jeszcze się troszeczkę podenerwować, ale no, ja się bardzo z tego cieszę, że to jest dla mnie zawsze kolejne nowe wyzwanie i okazja do tego, żeby sprawdzić samego siebie. Śląsk, niezależnie w jakiej lidze występuje, zawsze bije się o najwyższe cele. To samo będzie w najbliższych rozgrywkach zaplecze Ekstraklasy. Do ostatniego meczu w sezonie będziemy walczyć o to, żeby zwyciężyć i wygrać całą ligę. I myślę, że to jest naprawdę bardzo dobra rzecz, że nie będzie żadnego odpuszczania. W każdym meczu, do każdego meczu będziemy podchodzić w 100% i jeden nas jest taki cel, żeby po prostu zwyciężać każdy kolejny mecz. Budowanie składu w Śląsku trwa. Wkrótce powinniśmy poznać kolejnych nowych zawodników.